Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Not So Berry. Jesteśmy tutaj nadal w pokoleniu drugim. Tak jak ostatnio właśnie skończyliśmy na narodzinach naszego dziedziusia, tutaj Rose i Michaelowi urodziła się mała dziewczynka, Rachel, jeśli ktoś nie pamięta, to przypominam. A dzisiaj, słuchajcie, mam tutaj Wam do opowiedzenia o paru rzeczach, ponieważ pograłam sobie troszkę, wprowadziłam tutaj kilka zmian, znaczy... Jako takich bardzo widocznych zmian to nie, ale zajęłam się tutaj naszą dwójką, w sumie trójką, bo naszą Rachel również. Ale tak, Rose zdobyła mi awans, teraz jest na stopniu, na szczeblu 7 kariery politycznej, także zostały nam jeszcze 8, 9, 3 awanse. Tutaj Michael też dostał awans właśnie przed chwilą, tutaj nawet wyskoczyło mi, popatrzcie, szeregowy czwartej klasy, widzę, że tutaj dostał jakieś te nagrody z pracy i patrzę, a no i Rose, tutaj patrzcie, stanowisko, awans na stanowisko radna, jakieś tam prezenty też dostała, premie i tak dalej. I obecnie Rose, gdzie jesteś? Pracuje nam od poniedziałku do piątku, od 8 do 16, także uważam, że spoko. I w sumie tutaj pozyskiwanie głosów to się w dalszym ciągu nie zmieniło, ja to sobie wyczyszczę. Jeśli chodzi o naszą małą Rachel, no ona sobie tu jest. Słuchajcie, jedna z Was napisała mi w komentarzu, wybaczcie, ale nie pamiętam nika, żebym sobie pobrała tego moda na te takie łóżeczka dla dzieci, że tutaj będzie mogła mała Rachel leżeć. I rzeczywiście, ja pobrałam tego moda i wtedy ta kołyska tutaj się usunęła, a Rachel mogłam przenosić w trybie budowania, jakby tutaj przenieść ją na tą kołyskę, na to łóżeczko praktycznie. Ale nie, słuchajcie, Rose mi się do niej później nie dostawała, nie mogli się do niej simowie dostać, no i wywaliłam tego moda i zostawiłam ją w tym łóżeczku. Ona nie będzie już długo takim malutkim dzieckiem, niemowlaczkiem, ponieważ ja chciałabym jej zrobić urodziny i też chciałabym jej zmienić nazwisko z Minty na Clark, czyli po Michaelu, żeby miała. Ale to jak dorośnie będzie toddlerkiem, zrobimy jej małą metamorfozę i właśnie zmienię jej to nazwisko, bo teraz chyba nawet nie mogę tutaj, no nie mam chyba takiej opcji właśnie, żeby zmienić, nie wiem czy to się w kasie da. W ogóle mamy straszną burzę, słuchajcie, tak, mamy straszną burzę tutaj w naszej oazie Strój. I tak, słuchajcie, pograłam sobie troszkę sama i wbiłam tutaj naszej parze zakochanej te trzy randki, zdobądź złoto na trzy randkach. No jak widzicie, jeszcze to tutaj musimy zaliczyć, ale spokojnie, my to zrobimy. Nie martwcie się o to, ja tutaj mam plan na to pokolenie. Powoli, powoli wszystkiego się dowiecie. Co jeszcze, kurczę? Aha, charyzma nadal jest tak, jak była. Troszeczkę z nią tutaj podbiłam, ale nie dużo. Także tym się zajmiemy, słuchajcie. A jeśli chodzi o Michaela, to on się czuje tak sobie, słuchaj, ty byś mógł iść skorzystać, skorzystaj sobie, po czym zjesz sobie jakieś tam resztki. No i nasz Michael, słuchajcie, ma plan, parasolkę mu wywiało, patrzcie. Nasz Michael ma dzisiaj plan, słuchajcie, a mianowicie, kiedy Rose przyjdzie z pracy, to Michael poinformuje ją, że zarezerwował wyjazd na wakacje. A gdzie? Zaraz się dowiecie. Zaraz sobie to zrobimy. Tylko właśnie jak Rose wróci. Widzę, że mają tutaj sporo kasy. Także mogą szaleć, mogą sobie gdzieś pojechać. Wiecie, oni ostatnio ciężko pracowali. Właśnie tutaj małe dziecko. I to wszystko. I no dużo tutaj mieli roboty. I tak naprawdę należy im się jakiś urlop. Ja bym chciała, żebyś ty zmienił strój na codzienny swój. Może być ten... I tak, jak Rose wróci z pracy, to nie tak od razu z tą niespodzianką, tylko najpierw chciałabym zrobić naszej małej Rachel urodzinki. Chodź się tutaj nią, nakarm ją, podrzucaj, przytul i kołysz. A co tobie tak wesoło? Popsuty parasol. No szamaj szybciej to żarcie. Co nie tak w ogóle? A, rybne taco. I sobie radio włączył, słucha stacji z wywiadami, czy telewizję? Nie, radio.
No pośpiesz się, bo mała płacze. Zostaw to żarcie, później sobie dojesz. Idź do niej. No halo. No idź do niej. Dobra, idziesz. O 16 rozwróci, czyli już niebawem, słuchajcie. No, nakarmisz. Duch Simki o imieniu Lulu słabnie. O, nasze piesuńki. Dobra, przyspieszę, niech on ją nakarmi, niech się z nią tutaj pobawi. Zabawy ci brakuje, więc mógłbyś w sobie w sumie, nie wiem, pooglądać telewizję albo dojeść te resztki. Tylko gdzie ty je teraz skitrałeś? Masz w wyposażeniu. Zjedz te rybne taco i teraz oglądaj telewizję. Weź tu się małą zajmij. Albo w sumie nie, odklikam mu tą telewizję, bo zaraz przyjdzie Rose, no i chciałabym zrobić małej urodzinki. Także, o, widzicie, nawet nieźle już zarabia, słuchajcie, patrzcie, ponad 1000 nam przyniosła. Rose, kochana, chodź tutaj, podejdź. Chodź, 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 Michaelu, ty też tu podejdź, bo będziecie robić małej urodzinki. Rose, ty byś mogła się przebrać, no jaką mam pogodę, jest ciepło. Więc przebierz się, moja kochana, w tą sukienkę. Muszę też jej jakieś stroje dodać, kurczę, odpowiednie do tego wyjazdu. Słuchajcie, dużo nas tutaj przygotowań jeszcze czeka. Wiele już za nami, ale jeszcze sporo nas czeka. Chciałabym pokaż ją do Michaela. I właśnie chciałabym zaraz zrobić jej urodzinki. On z tym żarciem. Oj, ta czwórka, no... Połóż tu żarcie. Możesz mu pokazać ją. Pokazuj. I do Michaela. Będzie coś, wiedzie coś z tego? Chyba nie. To zmieni pieluszkę. I zrobimy postaż. Zrobimy jej urodzinki. I będę musiała tutaj łóżeczko. Rachel może się spodziewać od prezentu od Sima o imieniu Emanuel. Podarek powinien... Emanuel jej przyśle prezent, ale przecież Emanuel nie żyje. O, i tak, musimy jej dodać jakąś cechę, słuchajcie. Tylko czy ja mogę tutaj dodać cechy? Nie, tu są cechy niemowlaczków, więc... nasza mała Rachel będzie takim małym kujonkiem. Znaczy małym, no na razie nie, no bo jest za mała, żeby być kujonym, wiecie, na razie nie chodzi do szkoły, ale chciałabym, żeby mi jakąś dobrą cechę przylepa, to nie pasuje mi do niej. To też nie, ciekawa świata. O, to by mi do niej pasowało, ta ciekawa świata, czyli to jej wezmę. O matko. Dobra, słuchajcie, ja znikam na chwilę, żeby zrobić moje metamorfozę, bo jednak metamorfoza by się jej przydała. Patrzcie, jak ona wygląda. Masakra. Słuchajcie, ja się zaraz do Was odezwę. No dobrze, kochani, jestem. Wracam do Was z powrotem. Zrobiłam tutaj małą metamorfozę naszej uroczej Rachel. Boże, jaka ona jest przysłodka i w ogóle jakie ja mam cudne rzeczy dla toddlerków. Tutaj pobierane, to po prostu no w głowie się nie mieści. No zobaczcie, tak wygląda nasza mała Rachel. Słuchajcie, ma włoski brązowe po tacie. I może takie zostaną w sumie, a może coś jej się odmieni i przefarbuje się mała Rachel na blond. Jako, że wiecie, pokolenie żółte, no to może blond właśnie. Dała mi takie właśnie brązowe włoski po Michaelu. Pokażę Wam, jak wyglądają jej stroje. Pierwszy strój prezentuje się tak. Uroczo, nie? Drugi strój codzienny prezentuje się tak. Coś takiego, sukienusia i ten smok, po prostu ta opaseczka. No cud, miód i malinka. Słuchajcie, tutaj taki kombinezonik ma w stroju trzecim. No i teraz w wizytowym wygląda tak. Tutaj ma taką piękną opaskę. Jakoś tam sukienusie, takie pantofelki. Sandałki. Tutaj ma do snu coś takiego. Słuchajcie, to jest jedyny strój, w którym nie mogłam znaleźć nic żółtego, co by mi tutaj fajnie pasowało, więc dostała taką piżamkę z pieskiem. W
w czwartym, czyli w stroju na imprezkę, ma coś takiego i też tego smoka jej dodałam. No, no urocza, no ja nie mogę się napatrzeć, jak ona słodko wygląda. Muszę jej fotkę zrobić, słuchajcie, bo po prostu, no cud, cud. No to tak wygląda w stroju, ups, przepraszam, w stroju imprezowym. Strój na gorącą pogodę, nie na gorącą, na basen, przepraszam, coś takiego, cytrynki, tak, cytrynki. Strój na gorącą pogodę jest taki, wiem, też taki mało żółty w sumie, ale no, albo w sumie tą sukienkę myślałam, żeby jej dać, wiecie, o właśnie tą, bo to już ma w stroju którymś chyba, bo coś takiego, tu z takim niebieskim bardziej. Nie wiem sama, nie, a to? To już ma w codziennym, nie? Wiecie co, dam jej tą sukienkę, żeby było tak bardziej żółciej, tylko teraz który kolor? Chyba jej dam ten, o ten. Tak, zostawię jej ten w stroju na gorącą pogodę, taka sukienusia długa, ale przewiewna. I w stroju na zimną pogodę, tutaj musiałam zmienić jej włoski, bo z tym berecikiem tak słabo to wyglądało i też nie miałam dużo takich wierzchnich ubrań dla tudlerków, więc dałam jej ten strój tutaj z gry, ten o ten. No i tak wygląda nasza mała Rachel. Urocza, czyż nie? Nie, tu fotki muszę jej porobić, bo po prostu nie mogę się napatrzeć, jaka ona jest cudaśna. Dobra, słuchajcie, wchodzimy do gry. No i teraz Michael zrobi Rose niespodziankę, tak jak się umawialiśmy, tylko jeszcze muszę dostawić łóżko. Tak. Muszę dostawić łóżko dla małej Rachel w jej pokoiku. Bo tą kołyskę możemy wywalić, tą łóżeczko, które ja miałam, ono się na nic nam nie zdało niestety. Niestety ten mod, który pobrałam, nie działał mi, ale spoko, ona już nie jest toddlerkiem. Także, znaczy przepraszam, jest toddlerkiem, nie jest małym dzieckiem, wiesz, więc już tego łóżeczka tak czy owak nie będziemy używać, ale może w przyszłości sobie pobiorę tego moda i sprawdzę właśnie, czy mogę go jakoś naprawić. Dobra, wchodzimy sobie do naszej rodzinki. No okej, jesteśmy, jesteśmy. Pokaż się, mała. Nie, jaka ty słodziaśna jesteś. No nie mogę z niej. Ona jest tak przeurocza. Mam nadzieję, że jak dorośnie, to będzie też taka słodziuśna. Dobra, słuchajcie, ja bym ich tutaj dała, żeby oni mi się przesunęli. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Rose. Odsuń się, kochana. Zostaw ją. Dobra. I teraz wejdę sobie w tryb budowania i te łóżeczka powywalam. Sprzedaj. Misia zostawię. I tą podusię też bym zostawiła. I teraz sprzedaj. I teraz nie tu. Ja strasznie mi muli tutaj ten tryb budowania, bo mam strasznie dużo modów, ludzie. Nie, tu chciałam. Łóżka. Czekajcie, ja zaraz do Was wrócę. Kurczę, wiecie co? Łóżko, które najbardziej mi tu pasuje, jest to te łóżko tutaj, chociaż nie jest aż tak bardzo żółte, ale to jest najżółtsze łóżko, jak to brzmi, najżółtsze łóżko, jakie udało mi się tutaj znaleźć i właśnie teraz zastanawiam się, jakie postawić, może tak i wtedy tą pufkę tutaj, tego misia jeszcze bym jej, czekajcie. No dobrze, słuchajcie, jestem z powrotem. Tego misia nie mogłam tu na łóżku postawić, więc dałam go na półeczce. Niech mi się tutaj wszystko zatrybi, bo trochę widzę, że mi gra laguje. O, jak ona jest słodka. Ja bym chciała, żebyś mama ją przytuliła. Baw się może z nią. No i tak. Michaela niespodzianka to jest taka, słuchajcie, że my musimy tutaj wykupić urlop. Weź urlop, tak. Oczywiście z Rachel oraz z Rose. I zaraz zobaczycie, gdzie się wybierzemy na urlop. Zmieniłam Rachel też nazwisko na Clark, tak jak po Michaelu, nie? No, słuchajcie, wybieramy się na mały urlop.
No dobra, słuchajcie, ściągnęłam sobie moda, że mogłam dodać Sulani jako miejsce wypadowe, więc tutaj taki domeczek sobie stoi piękny, Sulani Beach House, 914 za dzień, przepraszam. I właśnie my tą chateczkę sobie tutaj wynajmiemy, tak na, powiedzmy na 5 dni. No, uważam, że 5 dni to będzie w porządku, także ja się zaraz do Was odezwę i pokażę Wam, jak wygląda ta miejscówka. No okej, widzę, że tutaj wszyscy już przybyli na miejsce, tylko tak, chciałabym ich poprzybierać, bo dam im takie stroje adekwatne tutaj do tego klimatu. Ty sobie, Rose, załóż tą piękną sukienkę. Ty jesteś rozgniewany. No nie, ty możesz być tak, jak jesteś. Pokażę wam, jakie im dałam ciuchacze. Michael dostał coś takiego. Koszulka taka, spodnie, klapeczki. Rose ma taką piękną sukienkę. Tak, przyjechaliśmy sobie na Sulani, słuchajcie, żeby trochę odpocząć. I tutaj właśnie odpocząć sobie, no przede wszystkim zrelaksować się trochę, wiecie, oni ciężko mi teraz pracowali, przynosili mi do domu awanse, a im też się coś od życia należy. Widzę, że tutaj dach mi ten się stracił, bym musiała to później pododawać, chyba że to tak było. Ja właśnie widziałam, że jak ściągałam różne parcele z galerii, to w niektórych właśnie dach mi nie pojawiał się, także nie wiem, o co chodzi. Napiszcie mi, czy też tak macie. No ale dobra, koniec gadania. Pokażę Wam, jak wygląda ta parcela. To jest taki domek plażowy, że tak powiem. Taki dla małej rodzinki, akurat w sam raz dla nas. Tutaj z tyłu dałam basenik dla małej Rachel. I tak w sumie to nic nie zmieniałam. Tutaj jest taki bar. Jakieś tam leżaczki. Tutaj mamy taką... takie molo, nie wiem, jak to nazwać. Pokażę Wam go w środku. Wygląda on tak. Czekajcie, może ja tu zapalę wszystkie światła, jeśli mi się to uda. Włącz wszystkie światła. O, tak wygląda ten domek. Tutaj mam małą łazienkę, kibelek taki złoty, umywalka, prysznic, wanna z hydromasażem. Tutaj jest pokoik małej Rachel. Na ten czas różowy, nie żółty, różowy. Tutaj mają taki kącik jadalny. Coś takiego. Co to? A, książka dla małych dzieci. To akurat będziemy mogli poczytać małej Rachel. Tutaj mamy taką kuchnię. Będą sobie mogli ugotować obiad. Ale widzę, że nie ma lodówki. Kurczę, będę musiała dodać lodówkę. No, ja tak sprawdzałam te parcele, ale słuchajcie, parę rzeczy mogło mi umknąć. I już widzę właśnie, że tu powinna być lodówka, ale jej nie ma. Ja ją sobie później dodam na spokojnie. Tutaj mamy sypialnię, widzę, że jakieś piękne zdjęcia tutaj są zrobione pod wodą. Autor właśnie tej parceli miał taki pomysł i tutaj je dodał. Także taka w sumie skromna, ale jednak wypasiona, że tak powiem, taka wakacyjny domek, taki, który oni sobie teraz wynajęli na 5 dni i sobie tutaj będą odpoczywać. Roz, ty byś mogła wziąć mi tą małą. A czy ona tam sama podejdzie? Tak, ona idzie do tych klucuszków. To nie wiem, co to jest, jakieś takie deski. No, słuchajcie, ten już gra w gry. Ja bym chciała, żebyś go pocałowała w policzek w ramach podziękowania. O, patrzcie, obolałość z powodu pracy. Widzicie, ona tak ciężko pracowała ostatnio, że jest mega, mega padnięta. Ale to jest pięknie w tym Sulani. Ten księżyc, Boże, ja zapomniałam, jak tu jest prześlicznie. Ja tutaj kiedyś grałam właśnie z moją prywatną, w mojej prywatnej rozgrywce na Sulani, moi Steamowie mieszkali. O. Czekajcie, bo tak patrzę, co by tutaj pocałunek z pasją. A co, mała poszła się bawić klockami? No i dobrze, no jest przysłodka, nie? Patrzcie, jaka ona jest cudowna. Się nie mogę na nią napatrzeć, zachwycam się po prostu. Te małe dzieci w czwórce to jest po prostu cud. Cud, cud, one są prześliczne, przeurocze. Co robicie? Oglądacie telewizję. Wiecie co, ja bym chciała, jak się ta mała czuje. Uwagi jej trochę brakuje, więc ja bym chciała, żebyś ty, Rose, do niej poszła.
Może przygotuj jej kąpiel z bąbelkami. Wiem, że aż tak bardzo jej nie potrzebuje, rzeczy nie potrzebuje tak bardzo higieny, ale wykąpiemy ją, ogarniemy ją, tak wiecie, przed spaniem. A ty, kochany, byś mógł zrobić. Czekajcie. Czy to jest ten kot? Tak. Ja bym chciała dodać tą lodówkę, żeby Michael mógł coś zrobić na kolację. W sumie to też mogliby do restauracji pójść, bo tutaj dostawiłam parę takich fajnych restauracji. Wiecie, w razie czego, nie? Ale też nie będziemy do restauracji chodzić codziennie, tylko tak, wiecie, może taką małą lodóweczkę im tutaj postawię. Czy, albo nie, jednak w sumie chyba jednak, jednak w sumie chyba jednak, tak. Jednak taką dużą im dam, bo tutaj w tą wnękę akurat się wpasuje. Czy tu jest kosz na śmieci? Też nie ma, widzę. A nie jest, przepraszam, jest też zmywarka. Także, Michaelu, ty, kochany, chodź, zrobisz nam kolację. Podasz może rybne taco. Jako, że tutaj jesteśmy nad morzem, są świeże ryby, to zrobisz rybne taco. A ta mała, czemu ona nie chce się ten? Weź się obejmij czule. Co tu tak ciemno w tym pokoiku? Nie ma tutaj tego świateł? A jest takie tutaj tylko małe. No dobra, później ewentualnie dostawię jeszcze. Tak nie w 100% sprawdziłam ten domek, no ale dobra. Weź się tą Rachel wykąp. Wykąpiesz mi ją, czy ona nie chce? Ona nie chce, kurczę, buntuje się. Roz się wkurza. Kąpiel. Może wezmę, żeby ona ją poprosiła. Rachel Roz, znaczy się. O, i teraz idą. Tak, nie. Uj, z tymi toddlerkami. A nie, dobra. Przyszły do łazienki. Musimy na tą małą poczekać. No, weź ją wykąp. O. A ty, Michaelu, energii trochę ci brakuje. A zrobiłeś mi to tako? Tak, zrobiłeś. Normalna jakość. To damy tutaj na stół. A ta mała, coś trzeba jej zjeść? No, tak średnio. Będę musiała ją tutaj pouczyć. Ten już poszedł spać. Nie. Zaraz, dobra, niech się kimnie chwilę, ale zaraz go obudzę, żeby oni sobie zjedli kolację razem. Ona tą małą w ogóle skorzystaj sobie i położysz ją do łóżeczka. No, jak uroczo. Czekajcie, ja muszę fotkę zrobić. Po prostu to jest mega. Tylko sobie zapauzuję, żeby oni mi nie wyleźli z tej wanny. A, nie mogę u kadru tutaj ustawić. No, uroczo, nie? Czemu ona w ciuszkach siedzi w tej wannie? Ej. A, patrzcie, jak ona jest kochana. Widzę, że tutaj rzęski też jej się straciły. O, w piżamkę? Nie, w piżamce jesteś jeszcze. O Jezu, ja na tabie. No, położysz ją? Podnieś. Aha, ty jeszcze musisz sobie skorzystać. To. Ej, halo, dlaczego ty ją jeszcze raz kąpiesz? Zostaw ją. Weź ją połóż i później sobie skorzystasz, chodź. Ale z tymi toddlerkami to jest, kurde, roboty, a roboty tutaj w tych Simsach. Zawsze coś, nie? Dobra, położysz ją, po czym sobie skorzystasz. No. Ty wstawaj. Tak. Weź, przebierz się w swój strój, który ci dałam i zawołaj na posiłek. Ta się poszła wysikać. No, zawołasz się na psik. Fajny ten domek. Nie może sobie jakąś muzyczkę włączyć? Włącz. Jakąś taką, wiecie, bo włączy z tą, albo nie, jakąś wyspiarską. Wyspiarskie radio, o. Włączyłaś? I weź sobie porcję. Dobra, i weź z nim pogadaj o czymś. Może. Oczaruj go. O właśnie, dałam Rose cechę tutaj jedną, wykupioną. I dałam jej cechę uwodzicielska.
Tak, to i właśnie można tutaj Sima oczarować i wprawić go w flirciarski nastrój. Przez to, właśnie dzięki tej cesze, nie? Możemy tak tutaj. Będzie nam łatwiej w romansach. Opowiedz mu śmieszną historię. Ej, ale fajnie, ale macie widok. Ja bym chciałam powiedzieć, że zazdroszczę wam bardzo tego widoku. Słuchajcie. Sulani jest mega. W ogóle Rose wygląda cudownie w tej sukience, nie? Mamusia. Tutaj jest bieżnia, to sobie Michael będzie mógł skorzystać. Patrzcie, te widoki w Sulani. No ja nie mogę. Jaki to jest czad. Ta woda taka przezroczysta. Cudnie to wygląda. Rose w ogóle ma urodziny niedługo, za 5 dni, a Michael 10, on jest troszkę młodszy właśnie. Halo, posprzątasz? Tak. Byś mógł później jeszcze odłożyć te resztki. Odłóż. I chciałabym, żeby może na jakieś barabara poszli w sumie. Ale już nie postaraj się o dziecko, bo możemy mieć tylko jedno dziecko. Także no, Rose już dzieci nie będzie miała. Jaka słodziuśna. Dobra, słodzinko ty moja. No chodźcie na te barabara. Zjadłaś już? Słuchasz muzyki. No. Barabara, come on. Wyjdzie coś z tego? Tak. Idźcie, idźcie. No, takie mini wakacje na Sulani, słuchajcie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten pomysł, który tutaj miałam z tymi wakacjami. W ogóle ten płot jaki fajny, taki powyginany, nie? Tutaj taki plażowy. No, bo mi bardzo się ten pomysł właśnie spodobał, żeby ich wysłać na wakacje, ale tak sobie myślałam, czy Selva Dorada, czy granitowe kaskady i żadne właśnie z tych, żadna z tych lokalizacji mi tutaj nie pasowała, więc pomyślałam, że oni by chcieli się wybrać gdzieś, wiecie, do tropików, gdzieś, gdzie jest fajnie, ładnie, przyjemnie, piękne widoki, wiecie, ciepło, ciepło, no w sumie tutaj nam pisze, że jest zimno, chłodno. No ale dobra, powiedzmy, że jest wieczór, no to może być chłodno, nie? Wyłączę im to. I jeszcze chciałabym zrobić automatyczne światła. Gdzie idziesz, Michael? Możesz w sumie iść sobie siknąć i pójdziesz znowu spać. Mała sobie śpi. Wszystko jest ok. Także słuchajcie, odezwę się do Was, kochani, jak będzie już rano i oni mi powstawają. Dobra, dobra, wracam do Was. Jest 5 rano, słuchajcie, Michael już wstał, bo on zazwyczaj tak wcześnie wstaje do pracy właśnie. On ma pracę od 6, więc on bardzo wcześnie wstaje. Czy tutaj mi się też pokazuje? Tak, że jest na wakacjach. No i git. Co ja miałam mówić? A, wstał sobie wcześnie i właśnie dałam mu, żeby poszedł siku zrobić. Wziął prysznic, chociaż nie wiem po co, bo chciałam, żeby pobiegał trochę na bieżni. Tutaj z takim pięknym, pięknym widokiem na morze. Słuchajcie, i Rose też zaraz wstanie. Mała też zaraz będzie tutaj wyspana. Ty już w sumie mogłabyś wstać, kochana. Choć tak naprawdę szybko się ogarniesz. Wiem, że aż tak nie potrzebujesz, ale weź sobie siknij i mogłabyś zrobić jakieś śniadanko. Może podaj śniadanie i może zrób naleśniki. To sobie cała rodzinka tutaj zje naleśniki. Mała zaraz wstanie, to też. Dobra, niech ona śpi na razie. Głodna. No, to zaraz ją nakarmimy. Tutaj mamy basenik, też bym go chciała właśnie wypróbować dla naszej małej. No, niech ona zrobi śniadanko. W ogóle mogłabyś się przebrać, a nie tak chodzisz. Dam jej tylko jeden strój, ale może jej, chociaż chłodno jest, to nie będę jej dać na gorącą pogodę. Dam jej to, co miała. Nie wiem, jak będę miała chwilę, to może jeszcze dodam jakiś strój. Michael, nie! A, bo ty wodę chciałeś, no dobra, czy tam mleko? No to wypij mleko, no to wypij to mleko. A mała jeszcze śpi? Jejku, jak ona długo śpi. Pożar? Patrzcie, swajczyli mi.
No nieźle. Tyle rzeczy się sfajczyło. Sami. Za 13 tysięcy. O kurde, zamień. A tego okapu czemu go nie mogę zamienić? A ty poszłaś do małej, czekajcie, to ty weź to wywal i tą podłogę byś mógł sprzątnąć. Ej, ale tego okapu nie mogę. Oj, muszę go tak zamienić tym w trybie budowania. No, tak chyba był, nie? I ten sobie usunę, a to. A to takie było, to się nie sfajczyło. Czy sfajczyło? No, takie ciemne, nie? No dam na takie. Dobra, i to chyba tyle. Ojej, i nic z tych naleśników nam nie wyszło. Ej, co ona ma takie słabe ten, umiejętności kucharskie? Weź podaj to śniadanie, no come on. A ty, Michael? A ty mógłbyś, nie wiem, przytnij komara. Albo dzień pirata jest, dlatego. Ty jesteś bardzo głodna, kurczę. Nie, 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 mama zaraz zrobi naleśniki. Albo wiesz co? Ty śpisz. Nie. Chciałam zrobić otwórz. I tu mamy te rybne taco, także ta mała może sobie to taco zje. Weź porcję, szybko. Szybko, żeby mi tu opieka cię nie zabrała. Ej, co to jest za baba? Idź sobie stąd. Wypad. Jakaś Simka mi się tutaj wczesała na chatę. O, kolejna. Wszyscy takie z miętowymi włosami. Ej, 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 ej. Poszła już, ja dałam, idź sobie, tak idzie. Nie, nie chcę wybrać się na batu. Czy ja mogę zablokować? Wszystkich z wyjątkiem domowników, tak. O to mi chodzi, żeby oni mi tutaj nie włazili. Dobra, zrobiłaś już to żarcie, więc ty też mógłbyś sobie zjeść te naleśniki na śniadanie. Mała je rybne taco, bo nie zdążyliśmy tutaj jej ogarnąć, jaka ona jest słodziutka. Jejku, patrzcie, no. Ja nie mogę z tych toddlerków w czwórce, oni są tacy uroczy. Te stópki małe. Ja mam moda na stopy, takie ładniejsze, więc wyglądają dużo fajniej niż te z gry, takie posklejane. Mam BB Move Objects włączone i już wiem, że walnęłam to tak, no właśnie. Znowu. Oni będą musieli je posprzątać sami, bo ja z tym kodem nic tutaj nie zdziałam. Michael, ty się bardzo dobrze czujesz, także mógłbyś odłożyć i to też odłóż. I chyba coś tak myślę, że oni się bardzo dobrze czują. Aha, bo ty w pampersa zrobiłaś. Mogę jej zmienić? Czy muszę ją wykąpać? Chyba wykąpać, nie? Nawet nie wiem, jak to jest, nie pamiętam. Wykąp ją tam tak szybciutko i wybierzemy się, myślę, na plażę, bo tutaj też fajne plaże pododawałam, wiecie? I chciałabym Wam pokazać. Postaram się podać w opisie autorów tych parcel, jednak nie obiecuję, kochani, bo zostaw ją. Nie obiecuję, bo nie wiem, czy sobie zapisałam te parcele w bibliotece mojej w galerii. O. Ale jak zapisałam, to Wam oczywiście podam. Jeszcze sprawdzę to po nagraniu. Jeśli nie, jeśli zapomnę, to przypomnijcie mi, jeśli właśnie interesują Was te parcele, a postaram się je znaleźć. Dobra, wszyscy się czują dobrze. Także chodźcie, pójdziemy sobie na plażę albo gdzieś indziej. Jeszcze zobaczę, co ja tutaj wstawiłam, bo nawet nie pamiętam w tym Sulani, co jest. Wszyscy mi tu poodskakiwali. O, a, bo ja jeszcze aquapark dałam. Ten aquapark to jest jako plaża. Tutaj mamy do wynajmu, tutaj mamy taką plażę, tutaj mamy restaurację, tu też do wynajmu jakieś bary pododawałam, restauracja, restauracja, spa, tutaj też do wynajmu. No to chodźcie może na tą plażę. No, pójdziemy sobie na tą, a w następnym odcinku może jeszcze zwiedzimy te inne parcele tutaj, które dodałam. No dobrze, kochani, jesteśmy na miejscu. Patrzcie, zapauzuję i pokażę Wam, jak to wygląda.
To jest jakby renowacja tej plaży, która na tej parceli już była. Bardzo jakoś nie jest zmieniona. Ja tak od siebie dodałam jeszcze tą budkę. Tutaj zatrudnimy sobie sprzedawcę, bo jak oni zgłodnieją, to będą sobie mogli tutaj coś kupić. Dodałam właśnie tą budkę, bo nic do żarcia tutaj nie można było sobie zrobić. No, tutaj są materace do zabawy, tutaj takie jakby takie molo, tutaj jakieś toalety, ręczniki. Ja bym chciała, żebyś może zażywał kąpieli słonecznej w stroju kąpielowym. A ty, Michaelu, mógłbyś tak przebrać siebie oraz małą w stroje kąpielowe, czyli w... O, tutaj masz też nowy strój kąpielowy, taki mu dałam z okularkami. I tą małą też byśmy mogli przebrać w ten kąpielowy. I chciałabym... O, zobaczcie, Rose też ma nowy strój kąpielowy z okularami. Coś takiego jej dałam. I chciałabym, żeby ten Michael nasz pobawił się z tą małą, tylko nie wiem, czy można coś w morzu z tymi dziećmi robić. Buduj razem rzeźbę z piasku. O, moglibyście. I ta teraz będzie mi się tu darła. Hannah Feng. Będzie mi się tu darła, ale ważne, że jest gdzie kupić jakieś żarło. Patrzcie, jak uroczo. Z tatą sobie buduje zamek. No ja nie mogę. Kocham Sulani. To jest chyba moje ulubione otoczenie w The Sims 4. Napiszcie mi koniecznie, jakie jest wasze ulubione otoczenie. Ja jeszcze bardzo lubię Windenburg oraz lubię też Del Sol Valley, lubię również Bridgeton Bay. Jest dużo fajnych otoczeń. Ukupanipo. Co ty chcesz? Rachel i Michael bardzo się przyjaźnią. No dobra. Ona w sumie miała się z nikim nie przyjaźnić, tylko miała mieć... a ty śpiewasz. Miała mieć przyjaciół tylko i wyłącznie ze swoimi dziadkami, ale wiecie, ona już nie ma dziadków, bo dziadkowie umarli. Ej, patrzcie, jaką ładną rzeźbę z piasku zrobili. Co ty, mała, robisz? Oj, kurczę, czekajcie, ja muszę focie postrzelać, bo po prostu... Nie mogę, jakie to jest, jaka to jest słodycz. No patrzcie. Czy ja mogę, nie wiem, dać, żeby oni tutaj popływali sobie? Szkoda, że tej małej nie mogę wziąć do wody. Podejdź brodząc razem. Możesz sobie... A możesz, baw się w wodzie. To weź się pobaw. A tata tutaj będzie miał na ciebie oko. Podejdź. A ty, kochana, idź, weź się poopalaj w stroju kąpielowym. Ruby do nas dzwoni, by pogadać. Nie, Ruby, jesteśmy na wakacjach, daj nam teraz spokój. No, Rose się trochę poopala. Mała idzie się pobawić w wodzie, chyba, tak. Idzie, tutaj właśnie są rzeźby z piasku. Można je ten zniszczyć? Tak, depcz. A, Michael... No to chodź, ty, Michaelu, mógłbyś w sumie też się poopalać. A ta mała, o, bawi się w wodzie. No patrzcie, jaki to słodziak mały. Ja nie mogę. Co ona ma, kaczuszkę? Ja jej muszę focie porobić, bo po prostu nie mogę. To jest taka słodycz. Tej wody nie widać. O, teraz. Ej. Astrid tu jest? To jest Astrid, słuchajcie, dziewczyna naszej Ruby, nie wiem, co ona tu robi, ale też jest właśnie, zmieniłam włoski na takie, miałam wam ostatnio pokazać i w końcu nie wchodziłam do nich do domu, więc tutaj mam wam okazję pokazać, jak ona wygląda. O, wygląda obecnie tak, też ma takie włoski. Astrid jest, to może też Ruby gdzieś tu się napatoczy, słuchajcie. A to kto? Katie Thompson, a ta... Imane Harris jakaś. O, mewy tutaj widzę są. Jak się czujecie, kochani? Wszystko jest ok. Patrzcie, jak Ross się tu odpręża. Fajnie. Czekajcie, ja muszę tutaj ten kod na plamboma wyłączyć. Bo chcę fajniejsze foteczki im porobić. Ale ten, że są w grupie, się nie stracił. Kurczę, ten mnie właśnie wkurza. Ale się relaksuje nasza Rose.
Czekajcie, zrobię im foteczkę taką, o, we trójkę. Ej, ja coś źle wpisałam, bo ten plan bo mi się nie stracił. Headline. Effects off. O, teraz. Teraz mogę im zrobić fajną foteczkę. Uroczo, nie? Na plaży, na wakacjach. Mogą się zrelaksować, ale ja bym chciała teraz na wakacje gdzieś pojechać. Ludzie, tak mi brakuje właśnie ciepłych krajów. Jakichś fajnych wakacji, że to masakra. Michaela, ty byś mógł na tej motorówce pojeździć? Pływaj, o, możesz. Kto to? Aha, bo mi teraz te... Nie pokazuje się, kto jest kim, bo ten kod zaaktywowałam, więc... Ale dobra, nieważne. Ja bym chciała, żeby on sobie popływał trochę. Gdzie idziesz, mała? Krąż. Aha. Bawisz się. Baw się w piasku. Baw się w piasku, o. Mała tutaj się pobawi. Roz sobie odpocznie. Właśnie taki relaks. Kurczę, jak się ciężko pracuje. Ona sobie zasłużyła na relaks. Zasłużyła, bo kurde, cały czas mi pracowała. Michael idzie do tej motorówki. Zaraz sobie tutaj na nią, o. Ło, jak poleciał. Czekajcie, bo też muszę focie strzelić, żeby była jakaś pamiątka. No, napiszcie mi właśnie koniecznie, jakie są wasze ulubione światy i czy lubicie grać w Sulani, bo ja uwielbiam te widoki, po prostu kocham, kocham. W prawdziwym życiu mogłabym mieszkać w takim fajnym świecie. Patrzcie tego, ja pitole. Widzicie to? On w torbie na głowie pływa. No, dobra, niech se pływa. Kto mu zabroni, nie? A ty po tych materacach, po tych ludziach pływasz tą motorówką. Ojejej. Ros nadal się odpręża, a mała bawi się w piasku. Oj, no dobra, kochani. Kurczę, tak mi się tu fajnie teraz gra. Ale chyba wypadałoby kończyć ten odcinek, bo mam wrażenie, że trochę się przedłużył znowu. Także no mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo ja tutaj się bardzo fajnie bawiłam właśnie. Miałam chyba dobry pomysł z tym wypadem na Sulani. No, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo w następnym odcinku szykuję tutaj kolejną niespodziankę dla Was oraz dla naszej Rose, ale na razie nic nie będę Wam tutaj mówić. Możecie się domyślać, a może nie. No, zobaczycie, poczekajcie, tak może z tydzień, za tydzień powinien być nowy odcinek. Zobaczymy, jak to będzie, także no, kochani, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i widzimy się już następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.